Jeżeli dajemy jakąś wskazówkę, a ten człowiek nie reaguje, to podsuniemy kolejną. Znowu nie reaguje, podsuniemy kolejną. Może wreszcie zauważy te znaki i pójdzie tą właściwą drogą, podejmie tą właściwą decyzję. Dlatego znaki anielskie często występują razem z tymi innymi. Co jest jednak bardzo, bardzo ważne. Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Mamy już omówione anielskie liczby. Większość wskazówek na temat anielskich przesłań, anielskich wibracji, kolorów, zapachów i innych znaków znajdziesz w mojej książce Jak rozmawiać z aniołami. Książka jest dostępna w formie e-booka, ale możesz ją wydrukować, jest przygotowana do druku. Najlepiej na kolorowej drukarce, bo ma przepiękne zdjęcia i wiele cennych wskazówek. To jest książka, do której zawsze wracamy. Nawet za 10 lat, za 20 lat wszystkie te przesłania będą nadal aktualne. Na moim kanale omówiliśmy niektóre z anielskich liczb. Są one również w formie krótkich filmów na TikToku czy innych serwisach społecznościowych. Bardzo wiele mówiliśmy o zwierzętach mocy, również na moim blogu zwierzętamocy.org, ponieważ zwierzęta mocy pojawiają się w naszym życiu bardzo często wraz ze znakami anielskimi. Dają nam rady, wskazówki, pomagają nam podejmować mądre decyzje, szczególnie w tych trudnych sytuacjach życiowych. Zwracają naszą uwagę na szczegóły, na pewne drobiazgi, które może umknęłyby nam w codzienności, a gdy to dane zwierzę mocy pojawi się na naszej drodze i jesteśmy na to wyczuleni, potrafimy odczytać te przesłania, to jest nam dużo, dużo łatwiej w takim zwykłym, codziennym życiu. Dewy roślin, czyli te wszystkie rośliny, które są obok Ciebie, również mają dla Ciebie szczególne przesłania. To nie jest przypadek, że w szczególnym momencie Twojego życia spotykasz się z jakąś konkretną rośliną. Na przykładzie mojej mamy. Moja mama ma przepiękny, wypielęgnowany ogród angielski i w tym ogrodzie od 2 lat zaczął się pojawiać podagrycznik. Podagrycznik pojawiał się naturalnie w takich miejscach, które nie pasowały mojej mamie, ponieważ jej ogród wygląda inaczej niż magiczna oaza. W magicznej oazie tutaj wszystko ma swoje miejsce, wszystko sobie może rosnąć gdzie chce. Nie mamy jakichś konkretnych struktur i nie mamy jakichś konkretnych zakazów i nakazów. Jednak w ogrodzie mojej mamy, który jest stworzony według jakichś konkretnych wzorów i struktur, ten podagrycznik pojawiał się w takich miejscach, które moją mamę niesamowicie denerwowały i stresowały. Więc wyrywała tą roślinkę, wyrywała i wyrywała. Często opowiadałam przez telefon i mówiła: już nie mam siły do tej rośliny, ta roślina jest wszędzie. Mówiłam jej wtedy: słuchaj, Ty na pewno potrzebujesz tej rośliny, ponieważ z roślinami jest tak, że zawsze pojawiają się na naszej drodze, gdy ich potrzebujemy. Gdy potrzebujemy ich energii, substancji w nich zawartych, to nagle wyrastają jak spod ziemi. Wiele razy opowiadałam już taki przykład, gdy kobieta parkowała samochód przed swoim blokiem na betonowym parkingu i pod jej samochodem rosły dokładnie te małe roślinki w tym betonie, których ona potrzebowała, żeby stanąć na nogi fizycznie i materialnie, czyli w sferze zdrowia. I tak samo było z moją mamą. Dokładnie 2 tygodnie temu była u lekarza, ma bardzo dobrego lekarza, który jest lekarzem z powołania, tak można powiedzieć, i bardzo interesuje się medycyną niekonwencjonalną. I jedyne lekarstwo, które mojej mamie przepisał, ponieważ od razu z góry powiedziała, że nie będzie jadła żadnych tabletek i żadnych lekarstw, to była herbatka z podagrycznika. Możesz sobie wyobrazić minę mojej mamy, gdy dostała tą receptę na herbatkę z podagrycznika, który w takiej ilości przez ostatnie 2 lata niszczyła w swoim własnym ogrodzie. Dzisiaj musi kupować tą herbatkę, ponieważ wyniszczyła tą roślinkę skutecznie. Ale myślę, że jak się tylko jakaś nowa pojawi, to będzie ją pielęgnować z zupełnie inną świadomością. To są znaki zwierząt mocy, to są znaki def roślin, ale mamy jeszcze tak zwane znaki anielskie. One bardzo często występują wspólnie, ponieważ siły wyższe widzą. Jeżeli dajemy jakąś wskazówkę, a ten człowiek nie reaguje, to podsuniemy kolejną. Znowu nie reaguje, podsuniemy kolejną. Może wreszcie zauważy te znaki i pójdzie tą właściwą drogą, podejmie tą właściwą decyzję. Dlatego znaki anielskie często występują razem z tymi innymi. Co jest jednak bardzo, bardzo ważne? Ważny jest umiar, nazwijmy to tak, czyli zachowanie również tej świadomości. Świadomości, że jeżeli jakiś znak jest dla Ciebie ważny, to odczuwasz to w głębi Twojego serca. Aby uniknąć takiej sytuacji, takich fobii wręcz, w które czasami wpadają niektóre osoby, że wszystko, co widzą wokół siebie, przyjmują za znak i wtedy mogą bardzo łatwo popaść w manipulację istot mroku, ponieważ mrok będzie podsuwał cały czas różne znaki, które się wzajemnie nie uzupełniają, ale są sprzeczne. Dlatego jak rozpoznać znak anielski, znak zwierząt mocy, znak def roślin? Zawsze w głębi Twojego serca. Jeżeli widzisz ten znak, to Ty czujesz w głębi serca, to jest przesłanie dla mnie. Dokładnie teraz. Wiele innych znaków, wiele innych rzeczy, które pojawiają się w Twoim życiu, ignorujesz, ponieważ widzisz je, a nie czujesz w głębi Twojego serca, że to ma szczególne znaczenie dla Ciebie. Ja wiem, że niektórym osobom z nas, które dopiero są na początku swojej drogi rozwijania swoich talentów wyższych, intuicji, tego jasnowidzenia, jasnosłyszenia, może być bardzo trudne rozróżnienie, co jest znakiem, a co jest normalnością. Co ma dla mnie szczególne znaczenie, a co pojawia się przez przypadek albo zostało mi podsunięte, aby skusić mnie w tym niewłaściwym kierunku czy na tą niewłaściwą drogę. Co mogę Ci polecić w takim przypadku? U mnie w moim sklepie mariabucardi.pl w zakładce Rytuały Świec Intencyjnych jest rytuał aktywacji zdolności wyższych. Również w tak zwanych rytuałach w nagłej potrzebie to również ten rytuał wkrótce się pojawi. Czyli aktywacja Twoich talentów wyższych, intuicji, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania, wrażliwości, empatii, telepatii i tego wszystkiego, co jest Ci potrzebne na Twojej drodze. Idziemy dalej. Znaki anielskie. Jeżeli znasz mojego e-booka, jak rozmawiać z aniołami, to już dokładnie wiesz, że są to zapachy, piękne dźwięki, ale nie takie dźwięki, że ktoś kupi sobie jakiś instrument i cały czas ten dźwięk gdzieś tam jest w tle, bo akurat Twój sąsiad szkoli się z jakiegoś konkretnego dźwięku. Znaki anielskie w postaci dźwięków słyszysz mimo tego, że ich praktycznie nikt nie słyszy i nikt nie wyczuwa. Tak samo jak zapachy. Możesz iść z kimś przez miasto. Ktoś zupełnie tego nie czuje, a Ty czujesz szczególny zapach. Pamiętasz w mojej powieści, w mojej trylogii, w Mrocznych Górach, jak Mariam i Ralph wybrali się do wiedźmy z Folsin? Jeszcze nie omawiałam symboliki tego rozdziału. Tam pojawiał się zapach jabłecznika, który rozchodził się po całej okolicy. I ktoś by powiedział, a to jest normalne, jeżeli ktoś piecze ciasto, to rozchodzi się zapach jabłecznika. Ale w tym rozdziale miało to szczególne znaczenie. Dlaczego akurat jabłecznika, a nie na przykład sernika albo makowca? Idziemy dalej. Czyli szczególne zapachy, szczególne dźwięki, ale przede wszystkim kolory. Kolory możemy widzieć jako takie spektrum. Nagle się pojawia na przykład tęcza. Można ją interpretować jako znak anielski na naszej drodze, jeżeli odczujemy to tak w sercu. Ale również kolory, będziemy teraz rozmawiać w deszczu, to chyba już nasza tradycja, nieprawdaż? Czyli muszę ratować kamerę. Nie, jednak przestanie. Czyli szczególne wibracje, które mają szczególne znaczenie, jednak tak. Kontynuujemy, nawet jakby żabami ciepało, to kontynuujemy każde spotkanie. Idziemy dalej. Szczególne wibracje szczególnych kolorów. Na przykład zaczynamy od... Tutaj mi będzie spadać deszcz po twarzy. Zaczynamy od kolor złoty. Mądrość wyższa. Podejmowanie mądrych decyzji. Kolor złoty, również słońce, czyli szczęście i spełnienie. Szczęście i spełnienie. Jeżeli to kolor żółty, kolor złoty nagle pojawia się w Twoim życiu, nagle ta wibracja zaczyna być obecna, oznacza to, że siła Archanioła Jofiela wspiera Cię w podejmowaniu mądrych decyzji. Te osoby z Was, które jeszcze nie znają rytuału świec intencyjnych, a wejdą sobie na moją stronę mariabucardi.pl, tam dokładnie zauważą, że są świece intencyjne konkretnych aniołów i archaniołów. I tam właśnie jest świeca złota, świeca żółta. To jest świeca mądrości wyższej Archanioła Jofiela. Idziemy dalej. Kolor fioletowy, który dzisiaj tutaj mi towarzyszy zaraz obok. Przemiana i transformacja Archanioła Zadkiela oraz Lady Amethyst. Również kamienie szlachetne zawierają w sobie te wibracje i możemy z nich korzystać, jeżeli chcemy tą wibrację anielską jak gdyby mocniej aktywować w naszym życiu. Kolor fioletowy. Jeżeli potrzebujesz zmiany i przemiany Twojej sytuacji życiowej na lepszą i piękniejszą. Na przykład, żeby przestał padać deszcz, jeżeli akurat kręcisz film. Niech już sobie pada, nieważne. Oczyszczanie zawsze jest korzystne. Idziemy dalej. Kolor, czyli ten kolor fioletowy. Kolorem fioletowym możesz się otaczać w każdej sytuacji życiowej, gdzie wymagasz, gdzie oczekujesz transformacji, alchemii i przemiany. Gdzie chcesz wprowadzić tą przemianę w Twoim życiu. Gdzie chcesz przemienić negatywne energie w pozytywne. Kolor zielony, Archanioła Rafała, uzdrowienie i regeneracja. Tutaj myślę, że nie musimy nic dodawać, ani nic ujmować. Kolor zielony jest zawsze uzdrowieniem. Jest zawsze uzdrowieniem, ale jest także nadzieją i wiarą. Anielska wibracja, zielona wibracja zawsze dodaje Ci wiary, nadziei, uspokaja, regeneruje i uzdrawia. Kolor czerwony, purpurowy Archanioła Uriela. No, to już jest takie mocne wyzwanie. Wyzwanie, aby zmierzyć się ze swoim wewnętrznym mrokiem, ze swoimi wadami, ze swoimi słabościami, ale również uzyskać taką siłę i moc, żeby pewne rzeczy w Twoim życiu stały się rzeczywistością. Czyli widzimy to ciemne, widzimy to czarne. Jeżeli bierzesz udział w ceremoniach ze mną, czyli uroczyste wykłady ze mną, ceremonie na mojej stronie bucardimaria.com, to tam znajdziesz symbolikę eremity. Eremita ma purpurowy, czerwony płaszcz i on wchodzi w ciemność, aby odnaleźć światło. Ten kolor Archanioła Uriela. Zawsze w takich momentach, jak czujesz tą gotowość, aby zmierzyć się ze swoimi barierami, przeszkodami, ograniczeniami, słabościami i wadami. Archanioł Uriel nigdy nie ocenia. On zawsze daje Ci wskazówki, prowadzi Cię za rękę, wskazuje Ci Twoje wady, Twoje słabości, ale tylko po to, nie po to, żeby je wyśmiać, ale po to, żeby Ci pomóc je pokonać. Idziemy dalej. Różowy. Różowy, wibracja Archanioła Haniela. To jest miłość bezwarunkowa, czyli taka miłość, która nie stawia warunków. Miłość jest dzieckiem wolności, czyli to jest miłość, która bazuje na wolności. Nie ogranicza kogoś, nie wymaga, Potrafi wszystko zrozumieć, wszystko wybaczyć. Różowy to bardzo piękny, bardzo delikatny kolor, który daje nam też takie odczucie niewinności, lekkości, radości, takiej po prostu miłości bezwarunkowej, która przemienia wszystko, która potrafi zmienić bestię w najcudowniejszego człowieka na świecie, która potrafi zmienić daną sytuację w zupełnie inną. Różowy, jeden z moich ulubionych kolorów. Co nam jeszcze zostało? Bardzo, bardzo dużo, bo całe spektrum, ale może poruszymy tutaj teraz biały, kryształowy, biel, czystość, niewinność, ale również neutralność. Być neutralnym, czyli patrzeć na coś z neutralnej perspektywy. Znowu, nie oceniamy, nie próbujemy czegoś na siłę zmienić, tylko może inspirujemy, oczyszczamy, dajemy wskazówki, obserwujemy, dajemy kierunek, motywujemy, ale nie zmuszamy. Biały kolor, czystość, niewinność, krystaliczność, również taka krystaliczność myśli, słów i działań, czyli mamy piękne, krystaliczne myśli, używamy pięknych, krystalicznych, pozytywnych słów, no i nasze działania również są nacechowane tą czystością, czyli nie ma tam jakiegoś haka. Nie ma tam czegoś, co jest napisane drobnym druczkiem, tylko jest to takie piękne, niewinne i czyste. Jakie wibracje nam jeszcze zostały? Napisz w komentarzu, które wibracje pojawiają się w Twoim życiu, jak one na Ciebie oddziaływują, jak odczuwasz kolor niebieski, szafirowy? Dokładnie, o tym żeśmy nie mówili. Kolor szafirowy, kolor niebieski. Oczywiście jest to również związane z naszymi czakrami. Ochrona Archanioła Michała. Płaszcz ochronny. Ochrona, wyznaczenie granic. Ale także kreatywność. Może dlatego, że jeżeli odcinamy obcy wpływ, to aktywuje się w nas taka piękna kreatywność. My możemy dużo łatwiej kreować, niż gdy jesteśmy pod obcym wpływem, szczególnie energii negatywnych. Niebieski, szafirowy to również taki kolor sprawiedliwości, takiej boskiej sprawiedliwości, takiej prawdziwej sprawiedliwości, bo siły wyższe zawsze wiedzą, co jest sprawiedliwe, a co nie. My ludzie czasami możemy się zagubić. Mamy wrażenie, ach, to będzie sprawiedliwe, jeżeli coś takiego się wydarzy, a w rzeczywistości to wcale sprawiedliwe by nie było. Dobrze, co nam jeszcze zostało? Jakie masz pytania do tego tematu? Napisz w komentarzu i napisz w komentarzu, czy już masz moją książkę, jak rozmawiać z aniołami, czy z nią pracujesz, jakiej zmiany dokonała w Twoim życiu i czy wracasz do tych przesłań co jakiś czas. A my widzimy się wkrótce, oczywiście na nowej ceremonii, widzimy się na spotkaniach przy herbacie, widzimy się na innych spotkaniach, tych magicznych, zapowiedzianych. A ja żegnam się z Tobą i dziękuję za czas, dziękuję Ci za uwagę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz. I pamiętaj, by aktywować dzwoneczek, by powiadomienia o nowych filmach docierały jak najszybciej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.